którym to posłowie Waldemar Andzel oraz Katarzyna Czochara z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie elektronicznych rozwiązań dla obywateli. To pytanie będzie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji, a odpowie z upoważnienia prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan minister Janusz Cieszyński. Bardzo proszę pana posła Waldemara Andzela o zadanie pytania. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Polacy dysponują szerokim pakietem elektronicznych rozwiązań dla obywateli. Bardzo proszę o wskazanie kluczowych portali i aplikacji służących do załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Proszę również o przedstawienie, ile obecnie osób aktywnie korzysta z profilu zaufanego i innych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam pana uprzejmie i serdecznie do odpowiedzi na to treściwe, aczkolwiek krótkie pytanie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle. Odpowiadając na to pytanie, zacznę od statystyk profilu zaufanego. Dzisiaj mamy ponad 13 milionów obywateli korzystających z tej usługi. To jest usługa, która pozwala na wykorzystanie zdalnej tożsamości, czyli zidentyfikowanie się wobec usług administracji na odległość, czyli właśnie to, co pytał pan poseł, czyli jak można załatwić sprawę bez wychodzenia z domu. No otóż zaczyna się to właśnie od logowania przez profil zaufany. Warto wskazać, że przez ostatnie dwa lata, w roku 2020 to było ponad 4 miliony i w roku nowych użytkowników i w roku 2021 już mamy jeszcze więcej niż w ubiegłym roku, mimo że rok bieżący jeszcze się nie zakończył. Myślę, że jest szansa, że dobijemy do 5 milionów nowych profili zaufanych w roku 2021. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze funkcjonalności, które możemy wykorzystać, korzystając z tej zdalnej tożsamości, no to przede wszystkim są to wszystkie usługi, które są dostępne w aplikacji mObywatel, bo tam też, żeby wykorzystać ten dowód osobisty w telefonie komórkowym, przypomnę, około 6 milionów osób z tego korzysta, tam też trzeba zalogować się przy pomocy profilu zaufanego. Tam mamy dzisiaj takie usługi jak oczywiście dowód tożsamości, możliwość pokazania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, jest certyfikat COVID, który możemy pokazać przekraczając granicę i tam, gdzie musimy się wylegitymować koniecznością zaszczepienia. Mamy możliwość sprawdzania punktów karnych. Wspólnie z Małopolską realizujemy możliwość zakupu czy prezentacji tak naprawdę biletu w ramach Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wspólnie z PKP mamy możliwość pokazania biletu na pociąg. To jest w oparciu o aplikację Bilkom stworzoną przez PKP. Natomiast mamy też dość ambitne plany, jeżeli chodzi o rozwój tej aplikacji, tak żeby ona bardziej niż ten cyfrowy portfel przypominała aplikację transakcyjną, taką jak mamy na przykład w bankowości elektronicznej, czyli żeby można było rzeczywiście od A do Z ten proces zrealizować w ramach tej aplikacji mobilnej. To oprócz tego jest szereg usług wykorzystywanych w na przykład w ochronie zdrowia, portal pacjent.gov.pl. Można zalogować się też do usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Platformę Usług Elektronicznych PUE-ZUS. Można złożyć wniosek do urzędu, na przykład jeszcze do niedawna można było wniosek o dowód osobisty. Dzisiaj to jest dostępne tylko dla dzieci do 12 roku życia, które nie muszą dawać odcisków palców. Można wysłać pismo do urzędu. To jest usługa pismo ogólne do podmiotu publicznego. To jest najpopularniejsza dzisiaj usługa. Tak naprawdę dowolne pismo, które chcemy złożyć, możemy właśnie złożyć drogą elektroniczną.
jakby ta cyfrowa tożsamość jest fundamentem do wszystkich kolejnych usług i dlatego mamy ambitne plany jej dalszego rozwijania. Można powiedzieć, że dzisiaj trudno wskazać resort, który nie posiada jakiejś usługi, do której logujemy się profilem zaufanym. Wszystkie usługi możecie Państwo znaleźć na portalu RP, na portalu gov.pl, który jest też takim ujednoliconym sposobem prezentacji informacji na wszystkich stronach rządowych. Tam są oczywiście wszystkie ministerstwa, jest duża część urzędów wojewódzkich, jest inspekcja sanitarna, tam jest kilkaset tych inspektoratów i kolejne instytucje przychodzą na ten portal gov.pl i oprócz tego ze względu na zainteresowanie uruchomiliśmy też taki portal dla samorządów, to jest portal samorząd.gov.pl i zainteresowane gminy mogą swoją stronę uruchomić też na tej naszej infrastrukturze. Oprócz tego, że to jest eleganckie, zrobione zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej, czyli dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, to jeszcze ma tę zaletę, że jest na naszej infrastrukturze, co zapewnia znacznie lepszą ochronę przed wszelkiego rodzaju atakami, a ze strony samorządu oszczędności w rozwoju i utrzymaniu takiego serwisu. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w 2021 roku jakakolwiek instytucja takiej strony internetowej nie posiadała. Tych usług jest, tak jak mówię, bardzo dużo. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby odwiedzać portal gov.pl i sprawdzać, jakie sprawy możemy załatwić przez internet. Nim się udamy do urzędu, zawsze warto sprawdzić, czy nie możemy tego zrobić online. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Katarzyna Czochara. Bardzo proszę, pani poseł. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, ja mam dodatkowe pytanie. Mówił pan tutaj przed chwileczką o tym, iż ministerstwo, rząd Zjednoczonej Prawicy pragnie rozwijać w dalszym ciągu tą tak ważną aplikację. I moje pytanie brzmi, czy w ramach zaufanego profilu ministerstwo rozważa, aby dodać dodatkowy element, który powiadamiałby obywateli o, powiedzmy z wyprzedzeniem półrocznym, o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów w biurze paszportowym. Jak okazuje się, niestety z powodu wielu obowiązków, jakie mają nasi obywatele, różnych spraw, częstokrotnie zapominają o tym, że paszport kończy się jego ważność. Niestety w wielu sytuacjach narażeni są na stres i no, takie nieciekawe, również trudne sytuacje rodzinne spowodowane tym, że nie mogą nawet zrealizować wymarzonych w czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, pani poseł, to jest bardzo dobry przykład tego, jak możemy takie usługi cyfrowe rozwijać. Jesteśmy teraz w przededniu prac, konkluzji tak naprawdę prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o dokumentach paszportowych. To jest ustawa, którą prowadzi pan minister Paweł Szefernaker. Natomiast myślę, że takie rozwiązanie jak najbardziej możemy zaproponować. Natomiast mamy też taki plan, który sprowadza się do tego, że chcielibyśmy upowszechnić tę formę komunikacji z obywatelem, bo to jest niezwykle wygodne i widzimy, że te wydatki na SMS-y w ramach e-usług państwowych rosną. W ubiegłym roku Centralny Ośrodek Informatyki, czy tam za ostatnie 12 miesięcy, wydał według mojej wiedzy ponad 40 milionów złotych właśnie na wysyłkę SMS-ów. I to świadczy o tym, że no, Polacy korzystają z tych e-usług i warto podziałać na rzecz tego, żeby rzeczywiście zaoferować dodatkowe możliwości informowania o jakichś ważnych zdarzeniach, takich jak na przykład wygasający termin paszportu. I w związku z tym my chcemy zaproponować operatorom telekomunikacyjnym zmianę formuły rozliczania za tę komunikację, tak żeby ona była zależna tylko od liczby abonentów, którzy mają taką możliwość, a nie od tego, ile wiadomości jest wysłanych. Ta infrastruktura do SMS-ów to jest
bardzo często coś, co już od dawna funkcjonuje, często zamortyzowane, koszty wysłania kolejnych SMS-ów, ten koszt granicowy zazwyczaj jest bliski zera i dlatego uważamy, że to jest dobry pomysł, dobry kierunek, żeby dążyć w stronę spopularyzowania tych usług, ale żeby zmienić model rozliczania tak, żeby polskie państwo w mniejszym stopniu musiało patrzeć na koszt wysyłki tych wiadomości jako na ograniczenie w rozwoju usług i to umożliwi tworzenie takich rozwiązań, o których mówi pani poseł, bo od strony technicznej i technologicznej to jest bardzo proste i na pewno do zrobienia w krótkim czasie, a zapotrzebowanie na taką i podobne temu usługi jest duże i będzie w mojej ocenie rosło. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.